Cześć. Całkiem nieźle jak na pierwszy raz, a nie pierwszy raz to dzisiaj robię, więc... Cześć! O wiele lepiej. Okej, już za moment zobaczymy pokaz żonglerski. Coś, czego w Olszy jeszcze nikt nie widział, a jeśli ktoś już widział, to sobie utrwali, okej? W takim wypadku musicie wiedzieć jedną rzecz. Zawsze, kiedy staję przed tak dużą publicznością, jak dzisiaj tutaj widzę, to ja się zawsze bardzo mocno stresuję. Jak ja się stresuję, zrobienie pokazu jest naprawdę trudne. Ale pokazy uliczne, ponieważ nie stoję wyżej na scenie nad wami, a stoję dokładnie na tym samym poziomie co wy, mają jedną bardzo ważną specyfikę. Im więcej energii wy, czyli publiczność, mi dajecie, tym więcej tej energii ja wam zwracam poprzez triki, które wykonuję. Dlatego na początku chciałbym prosić każdego z was o małe wsparcie, czyli o wyciągnięcie prawej dłoni przed siebie i pokazanie kciukiem do góry, że wszystko będzie w porządku. Teraz widzę, rozglądając się, że tak mniej więcej co druga osoba mnie wspiera. Bardzo łatwo możemy zwiększyć tą liczbę, dodając drugą rękę. Otwieramy kciuki i teraz otwieramy dłonie. Teraz powoli i dokładnie przekręcamy te dłonie o 180 stopni. Zakładamy dłoń na dłoń. Zaplatamy palce w ten sposób, żeby kciuki znalazły się na dole. Teraz powoli i dokładnie. Obracamy dłonie o 180 stopni, a potem dodatkowe 360. Czy komuś się udało? Jak komuś się udało, to trzeba pogotowie zawołać. To był żart, ale to już nie będzie. Raz jeszcze poproszę każdego o wyciągnięcie prawej dłoni przed siebie z kciukiem do góry. Dokładamy drugą dłoń i wskazujemy palcem wskazującym na ten kciuk. W ten sposób, żeby pokazywać tylko dwa palce, nie trzy, bo widzę, niektórzy pokazują aż trzy palce. I teraz to już będzie wyłącznie zręczność. O co chodzi? Najszybciej jak się da, zamieniamy dłonie. Mam nadzieję, że jesteśmy już na jakieś pół godziny zajęci. Bo to pół godziny nie opuścimy do tego momentu, tego pomieszczenia, a raczej tego miejsca. Ostatni trik, najważniejszy. Raz jeszcze poproszę każdego o wyciągnięcie prawej dłoni przed siebie, kciuk do góry. Lewa dłoń, kciuk do góry. Otwieramy dłonie. Przenosimy dłonie w kierunku naszych oczu i zostawiamy w tym miejscu. Teraz, jeżeli uważnie spojrzymy między dłonie, to zauważymy, że między nimi jest bardzo dużo pustego miejsca. Chodzi o to, żeby to miejsce bardzo uważnie zgnieść. Powoli i dokładnie. I na koniec łączymy dłonie. Teraz rozłączamy dłonie i zgniatamy to samo miejsce dwa razy szybciej. Okej, raz jeszcze. I już ustało. Głośniej. Szybciej. Stop. Okej. I to jest, mam nadzieję, podstawowy trik, jakiego dzisiaj będziemy używali. Drodzy Państwo, pokaz się jeszcze nie rozpoczął, ale ja już poczułem wsparcie z Waszej strony. Dlatego pokaz rozpoczniemy w momencie, kiedy ukryję się za tamtym drzewem, wyjdę zza niego i będę szedł w kierunku walizki. I w tym momencie chciałbym, żeby każdy mój krok to był trik numer 3. Uważnie patrzymy. Okej. Zrobimy coś takiego. Pokaz rozpocznie się, kiedy ukryję się za tym drzewem. Puścimy muzykę. Będę szedł w kierunku walizki. Okrążę ją. Stanę na niej. Zaprezentuję się. I najważniejsze. Nie tylko ja będę dzisiaj na tej scenie tutaj stawał. I nie tylko ja będę się na niej kłaniał. Ale chciałbym, żeby za każdym razem, kiedy nastąpi tutaj ukłon, z waszej strony następował spontaniczny aplauz. Zobaczmy. Rewelacja. W takim razie ja się chowam za drzewo. Policzcie proszę od 1 do 10 i puścimy kawałek numer 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dziękuję za muzykę. I jesteśmy gotowi, żeby się z wami pożegnać. To wszystko, co robię, dziękuję. Miała być 2 minuty w kontrakcie. Zawsze to mówią. No dobrze, w takim wypadku zaczynamy pokaz żonglerski. Ale, żeby pokaz żonglerski mógł się odbyć, potrzebne są 2 rzeczy. Pierwsze to jest rzecz, czyli coś, czym będę żonglował. Piłka. A druga rzecz to jest wiedza, co z tą piłką należy zrobić. Czy ktokolwiek tutaj zgromadzony wie, co to jest żonglerka? Słucham? Żonglowanie piłką. Okej, ale co trzeba z tą piłką zrobić? Coś takiego? A co trzeba zmienić? Z jednej do drugiej ręki, tak? Czy ja teraz żongluję? Zróbmy głosowanie. Kto uważa, że ja teraz żongluję? Ręka do góry. Kto uważa, że ja teraz nie żongluję? Ręka do góry. Okej, całkiem dobre reakcje. Czego brakuje? Okej, co z nią należy zrobić? Tutaj? Rzucać kółka. Czyli wydaje mi się, że chodzi ci o coś takiego. I czy ja teraz żongluję? Kto uważa, że teraz żongluje? Ręka do góry. Kto uważa, że teraz nie żongluje? Ręka do góry. Słuchajcie państwo drodzy, jest jak na wyborach. Jestem w mniejszości, ale to ja mam rację. Posłuchajcie. Otóż żonglerka występuje wtedy, kiedy jest więcej przedmiotów niż rąk. Ile mam przedmiotów? Ile rąk? Co zmieniamy? Bardziej mi się podobała opcja ręce. W takim wypadku przełożę 2 piłki do jednej ręki i zasłonię drugą za plecami. Proszę teraz głośno policzyć od 1 do 10 już. A teraz proszę, żeby klaskały tylko te osoby, które tak nie potrafią. Drodzy państwo, ale oczywiście nie przyjechałem tutaj po to, żeby żonglować 2 piłkami. Przyjechałem tu po to, żeby żonglować 3. I proszę o następny kawałek. Piłki, 2 ręce, 1 człowiek. Dziękuję za muzykę, ale drodzy państwo, przed momentem żonglowałem 2 piłkami, 3 i 4. Co dalej? A może 7? Milion jeden. Nieskończoność? To już ciężko policzyć. 1000, 2000, 3000. Kto da więcej? Bilion. Też dobrze, ale była już nieskończoność wcześniej. Nie liczy się. Drodzy państwo, chciałbym, żebyście zapamiętali. Słucham ciebie. Przemyślę to następnym razem, ok? Drodzy państwo, jeżeli kiedykolwiek byliście w jakimś cyrku albo w teatrze, w takim, którym się żongluje,
to moglibyście zobaczyć, że osoby żonglujące tam nie żonglują w ten sposób. W takich miejscach żongluje się bardzo dużo się poruszając. Czyli cały czas chodzę, cały czas robię jakieś gesty, cały czas robię jakiś ruch. I pytanie, dlaczego? Dlaczego cały czas żonglując człowiek stara się poruszać? W tych warunkach jest to prawdopodobne, ale po prostu pokaz cały czas ruszając się jest ciekawszy, ale też łatwiejszy. Ponieważ w momencie, kiedy ja nie potrafię żonglować i piłki mi gdzieś lecą, to mogę je gonić, ale jeśli poruszyć się nie mogę, to następują problemy. Dlatego, drodzy Państwo, oczywiście mógłbym teraz tutaj stanąć i zażonglować 7 piłkami. Potem mógłbym stanąć tutaj i być może zażonglować 8, tego już nie jestem pewien. Ale kto mi zagwarantuje, że za moment ktoś nie przyjedzie, nie zażongluje tutaj 10, a potem tutaj 15? I kto będzie wtedy o mnie, o tu pamiętał? Nikt. A ja chciałbym zostać zapamiętany dzisiaj. Dlatego jak rasowy żongler połączę triki. Za moment będę żonglował tutaj 5 piłkami, ale zrobię to stojąc na tym krześle. I na nierównej ziemi. Drodzy Państwo, policzmy piłki. Piłek na krześle. Jeżeli byśmy się rozejrzeli od tamtego namiotu do tej sceny, moglibyśmy spokojnie zrobić jakieś 50 kroków. Od bramy aż tutaj kilkaset. Jeżeli ja chciałbym zrobić pół kroku, nie mógłbym, bo najprawdopodobniej bym się przewrócił. A do tego trzeba żonglować. Poproszę o następny kawałek. Dziękuję za muzykę. Drodzy Państwo, zmieniamy dyscyplinę. I pytanie do Was. Co to jest? Tak szybko? Jestem zaskoczony, ale to bardzo dobrze, bo mam nadzieję, że następny trik też Państwa nie zaskoczy. Poczekaj za 2 następne triki. Ale teraz będziemy podwyższali poprzeczkę wyłącznie do góry, dlatego już za moment nie będę balansował tylko jedną maczugą, ale dwoma. Jedną postawię na drugą, całość na swojej brodzie, a następnie to kolano i to kolano oba osiągną ziemię jednocześnie. Zapytacie, gdzie będzie wtedy czapka? Na samym szczycie konstrukcji. Poproszę raz jeszcze o ten sam kawałek. Dziękuję za muzykę.
I drodzy Państwo, następuje ta chwila, w której będę potrzebował jedynego niepowtarzalnego w swoim rodzaju asystenta. Witam serdecznie. Jak masz na imię? Przemek. Proszę, Przemek, ukłoń się. I wielkie brawa dla Przemka. I mam dla ciebie bardzo dużą niespodziankę. Wszystkiego najlepszego. Drodzy Państwo, to są noże. Coś, czego nie było rok temu, co? Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, co zawsze ktoś chce sprawdzić, czy te noże są prawdziwe, jest ku temu jedna bardzo prosta metoda. Dlatego prosiłbym o wielki aplauz dla mojego ogórka. Przemek, bardzo ciebie proszę, żebyś złapał ten ogórek i wysunął swojej dłoni najdalej, jak potrafisz. Wie, dlaczego to istotne? Wiem. Dokładnie tak, dbamy o twoje palce. Poproszę cię, żebyś stanął po tej stronie. Wiesz, dlaczego ty to robisz, nie ja? Bo to niebezpieczne. Wystaw proszę jeszcze trochę dalej. Trochę niżej. Boisz się? A ja tak. Wysuń jeszcze trochę. I wielkie brawa dla mojego dawnego ogórka. Ale drodzy Państwo, to dopiero początek. Dlatego już teraz na specjalnie przygotowanej karimacie poproszę cię, żebyś się położył. Nie. Już za moment, specjalnie ku waszej rozrywce i uciesze, będę ryzykował życie Przemka. Mam tutaj trzy noże, które wczoraj pożyczyłem. Nie martwcie się, widziałem ten numer na YouTubie. Też wczoraj. Umówiliśmy się z moim szefem, że za każdym razem, kiedy mój numer się uda, dostaję 1000 zł podwyżki, a kiedy się nie uda, przypina mi taki złoty guzik. A to moja czwarta próba. Dlatego przyjechałem z Kodą. Co za chwilę się wydarzy? Stanę nad głową Przemka i będę szedł żonglując maczugami aż do jego stóp. Przemek, nie martw się. Trzymaj ręce dokładnie tak wzdłuż ciała, jak właśnie robisz. Wiesz dlaczego? Będzie łatwiej wsadzić ciało do trumny. Teraz spokojnie. Przygotowaliśmy uspokajającą muzykę dla ciebie, którą już za chwilę cię puszczę i zaczniemy kawałek. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla Przemka. Proszę się ukłonić. I dla mojego szefa, który zaraz da mi podwyżkę. Dziękuję bardzo. Macie już dość? Ja też nie. W tym momencie nastąpi moment, który następuje zawsze w życiu każdego żonglera. Jak myślicie, co następuje? Nie, to dużo później. Ogień. O. Mam nadzieję, że o prawdziwości ognia nie będzie trzeba nikogo przekonywać. A ja w momencie, jak zobaczymy pierwszy ogień o tutaj, poproszę o następny kawałek maczugi. Jeszcze chwilę.
Zacznę żonglować, patrząc w tamtym kierunku i będę się okrążał. W momencie, kiedy stanę frontem do Państwa, poproszę o gromki aplauz. Jeszcze nie teraz. Dziękuję za muzykę. A teraz moment, na który wszyscy czekaliśmy. Zapraszamy na scenę Przemkę raz jeszcze. Potrzebujemy teraz około 30 sekund przerwy technicznej, ale niech się Państwo nie martwią. Przemek zaraz opowie dowcip. Bo mi się taniec kończy. Jeszcze 10 sekund. Wielkie brawa dla Przemka. A teraz... Jeszcze nie finał, ale numer finał zapowiadający. Przemku, proszę cię, dzierżyj tą pochodnię i tą zapalniczkę. Przejdź kawałek dalej. To, co tutaj właśnie widzimy, to kontynuacja moich poprzednich trików, moich ulubionych, tych z balansem. Już za moment, niczego nieświadomy, Przemek odpali tą pochodnię, następnie naciągnie silnie ląd i odpali ten ląd, który jest tutaj na dole. Ląd będzie leciał cały czas do góry, a na sam koniec, na końcu tej rury, uruchomi się fajerwerk. Ale cała ta rura przez cały czas trwania triku będzie znajdowała się na moim czole. Przemku, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Proszę cię, odpal na początku pochodnie. I drodzy Państwo, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Dobrze, to będzie mój trik, nie twój. Tym razem. Przemku, naciągnij ląd i podpal go, proszę. Jak tylko ląd się odpali, uciekaj. Dzieci, nie próbujcie tego w domu, próbujcie to w szkole. Drodzy Państwo, zbliżamy się do wielkiego finału. Czy jesteście ze mną? Wspaniale! W takim wypadku
Przemku, możemy odłożyć maczugę już na kod gaśniczy. Dziękuję za muzykę. To jest takie małe chińskie jojo, które ma nieprawdopodobne właściwości. Czy ktokolwiek tutaj potrafi krzyczeć? Czy ktokolwiek tutaj potrafi krzyczeć u? Prosiłem o u, nie bu. Czy ktokolwiek tutaj potrafi krzyczeć a? Okej, okay. Zróbmy tak. Zawsze, kiedy to diabolo będzie leciało do góry, krzyczymy u. A do dołu a. Chciałem sprawdzić, czy to się uda. Dobrze, to była rozgrzewka. A to już nie będzie. Pamiętamy zasady? Jeszcze nie teraz. Okej. I jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć numer finałowy. Poproszę siódmy kawałek.
Drodzy Państwo, to wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Ja nazywam się Jacek, to był pokaz żonglerski, a grupa, dla której występuję, nazywa się Stage Horizon. Dziękuję bardzo, dobranoc.